Pierzynkę. Mamy ptaszkę. Daję. Dokumenty do chyba. Co tam się tak ręce trzęsą? Na obydę. Nazwisko? Kowalski. Dokąd jedzie? Do Poznania. O, gadam, mówiłem. Teraz zamierzam tam w szkole. Przede wszystkim wymienię wam te buty, bo wyglądają jakby były po twoim dziadku. Trzymaj się. Deutsche Truppen sind in Polen einmarschiert. Unser Vaterland will zurückgewinnen, was das versale Diktat weggenommen hat. Unser Führer bringt uns zum Sieg. Wojna wybuchła. Halo? Halo, centrala? Poproszę z numerem 4466. Dziękuję. Halo? Tak, tak, proszę księdza, to ja. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja wiem, że jest za wcześnie. Nie, nic się nie stało. To znaczy, stało się, księże. Księże proboszczu, wojna wybuchła. Tak, tak, wiem, wiem. Jest pierwszy piątek miesiąca. Pójdę do konfesjonału. Mszę odprawię. Na pewno będzie dużo ludzi. Nie wiem, co to będzie. Nie wiem, ale miejmy nadzieję. Na pewno Anglia i Francja nam pomogą. Dzień dobry panu, wie pan, wojna jest, dostałem powołanie. Ich weiß, diese Tage schon ähnlich. Endlich ruhig, komm in ja, Haus, ja, komm, ja. Wir sprechen dann. Wie geht's? Alles klar? Ja, natürlich. Na Theo, ich hatte recht und du hast gezweifelt. Ich habe es dir gesagt, dass der Führer es nicht erlaubt, dass die Deutschen gebieten, den Recht nicht gesorben wurden. Du bist in Deutsche geracht und ich nur in Morawica. Schon gut. Und ich habe gereiht. Schon gut, schon gut. Jetzt warten wir uns ein paar Stunden oder ein paar Tage und dann wir werden sehen. Guck mal, die unsere. Guck mal. Und jetzt weiß. Denkst du, dass sie uns ausrauben? Ich zweifle, Dante. Alferais, internieren Sie uns nicht vor langer Zeit. Ich habe immer gut mit Polen gelebt. Dankst du, dass Sie uns schließen? Jawohl, das ist doch der Krieg. Wir erwarten es. Wir? Wir. Mach dir keine Sorge. Was tun Sie uns? Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, mówiąc pakt o nieagresji. Ja cię proszę, dokąd ty idziesz? Przecież jest wojna! Usłyszą państwo komunikat specjalny. Muszę sprawdzić, co się na mieście dzieje. Wojna! Może pożar, wybuch? Może spotkał kogoś ze straży z bractwa, dowie się czegoś. A ja z tatą pójdę. Może pożar będzie, jak bomba wybuchnie. Spadnie, to pomogę. Ja cię dam bombę! Musisz iść w jednym kierunku. Mamo, wszyscy jesteśmy żołnierzami.
Jedzmy. Pewnie trzeba będzie pójść do sklepu. Mąkę, cukier dokupić. Ignacy, co to będzie? Nie wiem. Lekko nie będzie. Pójdziemy, Lubka, pójdziemy. Jadwisiu, dziecko moje, nie przejmuj się. Damy radę. Wielką wojnę żeśmy sobie poradziły, to teraz też poradzimy. Wiem, mamo, wiem. Człowiek jak musi sobie ze wszystkim poradzić, z biedą i z głodem. Ale trzeba mieć zawsze nadzieję. Boże, że ten ślub wyznaczyliście na pierwszy dzień września. Mówiłam, że trzeba go przełożyć. Jakby Wilusia do wojska wzięli, to jak nic wdową zostaniesz. Mamo, przestań. Chcę teraz brać ślub, a nie kiedyś. Ile można być narzeczoną? Tata mówił, że powinniśmy żyć normalnie. Powinniśmy się uważać, pomagać sobie w tych czasach. I najważniejsze, żeby sprawić, żeby Niemcy nie wygrali. Oj, mistrz trudna. Twój tata miał rację. Ile to myśmy kursów nie zrobiły sanitarnych. A w harcerstwie? Damy radę. Wiecie co? To chyba mój ślub, a wy ciągle o tej wojnie. Tak, dosyć już o tym. Za chwilę Krojsznerowie na błogosławieństwo przyjdą, a wy tylko wojna i wojna. Mamo, ale to ty zaczęłaś. Jak wyglądam? Welon dobrze się układa? Idealnie. Jesteś przepiękną panną młodą. Będziemy żyć długo i szczęśliwie. A ty gdzie? Nie wolno panny młodej przed ślubem oglądać. Skaranie boskie! Tacyście ciekawi? Doczekacie nie możecie? Mało, że wojna wybuchła? Ja przyszedłem się pożegnać. Co? Dostaliśmy karty mobilizacyjne i nie będę mógł być drużbą. Jak mi przykro. Milko, weź to na pamiątkę. Wezmę, ale... Jak to? Jak... Do wojska? Akurat teraz? Dzień ślubu? Przecież... Mieliśmy dzisiaj walca razem zatańczyć. Wiem, tak mi przykro. Niedługo wrócę. Anglia i Francja nam pomogą. Wojna się skończy szybko. Zobaczysz. A jak nie wrócisz? Kto by tam chciał zabić jakiegoś szeregowego? Wrócę. A nie mówiłam, żeby ślub przełożyć? Co ci ludzie tyle kupują? Wcześniej zapasów nie zrobili, czy co? Ja to bym mydło chciała i zapałki. Tego mnie też kobie nie kupię. Ja to bym chleb kupiła. Soli trzeba kupić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A pani też w kolejkę? No tak, chciałabym mąki dokupić, bo jak piekarnie zamkną, to w domu upieczono. Nie wiadomo, co to będzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na czat, kurędy? A prosto. Każdy wie gdzie. Dziękuję. A niech będzie pochwalony, panie Zimmer. A co to za policjanta robicie?
Na wieki wieku. Taka teraz rola sołtysa. Mamo, a dlaczego nasi czeki Niemcy prowadzą? Pana Henschtela też? Coś zrobili? Wojna jest przecież. Jeszcze by coś zmalowali. A ksiądz wikary przy obiedzie mówił, że ich internują? Ano mówię przecież. A jeszcze by nam do jakiej biedy napytali, jakby ich na wolności zostawić. Co jeden, to i Hitlera by tu chciał. A nie doczekanie, pozamykać ich. Co też pan mówi? Odwiedzał nas przyjaciel męża z wojska, z pruskiego jeszcze. Robert Galasz. Dobry człowiek, chociaż Niemiec. Ale on jest z Magdeburga przecież, a nie stąd. A bo on z Reichu przyjechał. A ci nasi to kto wie, co jeszcze by mogli wymyślić. Taki Henschel, dajmy na to. No co pani mówi? Ci, którzy u niego pracują w cegielni, to chwalą go. A ja tam swoje wiem. A niby za Polską był, na dzwony kościelne dawał. Ale ja się pytam, po co do Gdańska i Rzeszy jeździł? A może on szpieg jaki? Mama, a może już idźmy, co? Jeszcze się na ślub spóźnimy. Przepraszam, czy jest tu jakiś hotel? Teraz? Na wakacje się pani wybierasz? Na wakacje? Co też pani mówi? Uciekliśmy z majątku przed Niemcami, spod Leszna. Mąż benzyny szuka. A jak to uciekliście? Mąż działał w powstaniu, w Bractwie Strzeleckim. Oni by mu tego nie darowali. Wszyscy pouciekali z okolicy. Dobrze, mąż też w powstaniu walczył i w Bractwie jest? A tam jest Hotel Ameryka. Weź pani to dziecko i idźcie, a nie siejecie panikę. Jaką panikę? Leszno zbombardowane. Wojna się zaczęła. Strzelają na ulicach. Musiały się ewakuować. Wtedy i ja też. Władek, słyszysz? Tak. Ja co powiem? Nic tam nie zrobię. W znak zawartego małżeństwa podajcie sobie prawe dłonie i powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Wilhelm, biorę sobie Ciebie, Jadwigo, za żonę. Biorę sobie Ciebie, Jadwigo, za żonę. I ślubuję Ci miłość. I ślubuję Ci miłość. W pierwszym dniu wojny. Wierność. Tak się naszego Jadwiga. Uczciwość małżeńską. Ochronił, chronił. Janek wrócił całą. Oraz, że Cię nie opuszczasz do śmierci. Przecież ja byłem powstaniu. I na tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. Pocieszaj. Trójcy Jedyny. Ta spłukana kula. I wszyscy śmierci. Pójdziemy. Pójdziemy. Zobaczysz, jeszcze będziemy się bawić na jego ślubie. On telegrafistą jest, a nie w połowalczy. Zobaczysz, pójdziemy. Od ciebie jestem spokojny. Co ci się może stać? Uczciwość małżeńską. Złączył człowiek, niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego uświęcam i błogosławię. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus.
tam się dzieje? A, Romia widzi. Ale ruch na ulicy. Wszyscy uciekają na wschód. No tak, na spotkaniu Straży Obywatelskiej wczoraj w hotelu Ameryka była mowa o ewakuacji wszystkich mężczyzn od 16 do 60 roku życia. Wojsko też jest okaz. Wojsko już nie ma. Też ewakuowano. Jak to? Proszę. Naczelnik ławnicza, proszę pani. Proszę prosić. Nie będzie uchwała. Panie naczelniku, może pan usiądzie? Kawę, herbaty? Proszę sobie nie robić kłopotu, pani Weroniko. Przyszedłem się pożegnać. Poczta się ewakuuje. Ojca, wieczorem jedziemy. Ducha Świętego, amen. Już tak nagle. Bo już piękno, że pani. Proszę. Proszę. Dzień dobry państwu. Józek i ty tutaj? I nie w pocztowym mundurze? Marian mi pożyczył płaszcz i czapkę. No wiesz, nasz nauczyciel, Drutkowski. A żona, a jedzie z panem. Przecież przy nadziei jest. Żonę i córkę jeszcze w sierpniu do krewnych wysłałem. Byle dalej od granicy. Będę spokojniejszy. No cóż, na mnie czas. Bądźcie zdrowi. Niech pan do zobaczenia. Niech pan Bóg prowadzi. Z panem Bogiem. Z panem Bogiem. A my tu siedzimy. Masz. To Józek też wyjechał. Co się dzieje? No powiem ci, nasi, wycofując się, wysadzili mosty. Mosty? No jeśli teraz się nie ewakuujemy, to nie dostaniemy się Zawarte. No co począć, no? Co począć? Nie no, musimy walczyć. Nie możemy oddać się w ręce Niemców. A my, a księża, co robimy? Wszędzie szukam pana burmistrza. Przez nas to proszę nasze wojsko. Jakie są dla nas wytyczne? Nasi? Cofają się? Jak to? Idziemy do magistratu. Pewnie są jakieś, jest jakieś telefonowe. Oby, jeśli nie ma, zaciągnę się. Broń mam. Myślę, że ksiądz i ksiądz proboszcz nie zostaną tutaj na miejscu. Uważam, że też powinni stąd wyjechać. Pożegnam się. Przeczekamy urodziny. Jak trzeba. A potem zobaczymy, co dalej. Spakuj najpotrzebniejsze rzeczy. Księże, zabierzemy nasze auto. Ja nie mogę tak sam sobie. Ale to już Niemcy! To ja trzeba uciekać! Na co czekać? Ja muszę księdza proboszcza zapytać, jak tak można kościół, parafię zostawić. Ja muszę to skonsultować z proboszczem. Ale oni tu już za rogiem! Przecież wrócimy. No i jeszcze pokażemy. Zobacz, ksiądz. Ja się pożegnam z panem. Dam radę. Nie wiem jeszcze jak długo. Jeszcze. Idziemy. To straszne. Nasi idą, słuchajcie, nasi idą! Nasze wojsko idzie! Idą nasi, idą. No zobacz, sami idą.
kolegi, trzymaj pogodnie tą walizkę, tę wszystkie bańce, jakby wszystkiesz. Trzeba tam było tyle bambeski ładować. Franiu! Franiu! Paśka! Ach, Paśka! O, wy też uciekacie. My uciekamy pod Wrześnie, bo tam rodzina Fela jest. Myślę, że tam Niemcy nie dojdą. Ach, szybko wrócimy. Nie wiem. Nic nie wiem. Wszyscy uciekają. Mam takie złe przeczucia. Takie sny straszne. Powiem ci, że w czasie powstania, kiedy wyciągałam tych rannych i chorych z okopów, tak się nie bałam jak teraz. No przecież sanitariuszką wtedy byłaś. To prawda. A kiedy tata wróci? Tata wróci, jak zostanie bohaterem i wygramy wojnę. Chodźmy, pójdziemy. Przejdziemy trochę dalej. Boleś. Chodźmy. Dzień dobry. Pani burmistrzowa. Dzień dobry. Co pani tutaj robi? Ach, siedzę i czekam na maksa. Paliwa zabrakło. Poszedł z księdzem. Przyniosą. Pojedziemy dalej. My też w drodze. Panem Bogiem. Panem Bogiem. Bogiem. Pomóżcie ludzie! Pomocy! 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 Pomocy
moja droga! Pomożemy pani. Już momencik. Proszę mocno tutaj trzymać. O, dzięki ci, dziecko. Dzięki ci, dziecko. Dobre dziecko, dzięki ci bardzo. Nie mogę na to patrzeć. Te flagi na ulicach naszego miasta. A już myślałam, że nic gorszego niż podróż wozem z meblami mnie nie spotka. To na pewno jest przejściem. Jeszcze na wiosnę się będzie pani śmiała z tym. Księdza proboszcza aresztowali. Tylu naszych znajomych. Max? A ty w powstaniu byłeś. Bractwo Kulkowe. A jak po ciebie przyjdę, jak ciebie aresztują? Wera, nie przesadzaj. Front minie, to ich wytłuszczą. Chodźmy do domu. Chciałbym się wreszcie wyspać w swoje łóżko. To ja się pożegnam. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, przyjdę. Z Panem Bogiem. Szanowny Boże, proszę księdza! Na wieki wieków, amen, chłopacy. Wszystkiego dobrego. Proszę księdza, proszę księdza. Ksiądz wrócił, jak to dobrze. Ależ oczywiście, przecież to jest moja parafia. Ksiądz proboszcz na mnie czeka. Ksiądz proboszcz. Księdza proboszcza aresztowali antychrysty. Trawę kazali mu na rynku wyrywać. Takie upokorzenie. Niech ksiądz ucieka. Oni nas wszystkich pozabijają. Spokojnie, pani Pierdejowa. To jest na pewno przejściowe. Jeszcze nie zabili żadnego cywila. Jak to mnie zabili? Ksiądz nie wie? Białeckiego, tego z Lipowej, Niemiec we własnym mieszkaniu zastrzelił. I to za co? Za nic. Nikogo nie oszczędzają. I kobiety, i mężczyzn. Tak się o mojego Jakuba boję. Niesamowite. I to cywila? Ano, cywila, proszę księdza. Niewinnego. Co to się w tym mieście dzieje? Jak to jest możliwe? Czy są jakieś dobre wiadomości? Może to i dobra wiadomość. Burmistrzem jest Paul Gemik. Ale mówi się, że jest za dobry dla Polaków i ma go zastąpić ktoś inny. Ciekawe kto. Najpewniej jakiś zasłużony dla Niemców. To nic. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. No. No. A wszelki duch Pana Boga chwali, a to ksiądz wikary wrócił. Panie, nie. A ja już myślałam, że to proboszcza puścili. Szczęść Boże, szczęść Jak dobrze, że ksiądz wrócił. Co tu się dzieje? To strach mówić. I pan Józef tutaj, co słychać dobrego? Słyszałem, że proboszcza aresztowali. Za co go aresztowali? A za nic, a za nic. A chyba za to, że księdzem i Polakiem jest. A wczoraj po mszy, zaraz o 8 rano, te hitlersyny go do niewoli wzięły. Razem z naszym proboszczem zakładnikiem został. Otoczyli cały kościół. Ponad 100 ludzi aresztowali i kobiety też. A kto tylko wychodził, to go zaraz zapnęli. Ale nie wszystkich. A tych, co Hans i Johan od doktora Teunego pokazali. Piekielniki jedne. Po kolei, pani mówi. Nasi Niemcy ze Śmigla wskazywali, kogo zabrać. Rozumie ksiądz? Sąsiad sąsiada wskazywał. Tak było, proszę księdza. Sąsiad sąsiada. Braci Kulkowych, harcerzy, tych z Sokoła, z Harmonii, strażaków, tych brali. Jeden wielki płacz był. A więc to prawda. Ja sądziłem cały czas, że są to tylko plotki. Gdzieżby? Zakładników trzymają w sądzie. Dobrze, że chociaż nie jakieś siano dali, żeby mogli się położyć, biedaki jedne. Codziennie ich do roboty gnają. Taki cywilizowany naród. Ktoż by pomyślał? Ale to najprawdziwsza prawda. Niemcy zaraz tutaj będą, bo u dziekana spotkanie ma być. A ksiądz to na żandarmerię musi iść, powrót zgłosić. A potem to może by ksiądz spróbował naszemu proboszczowi jakieś jedzenie podać.
Dobrze, dobrze. Coś uszykuje. Na pewno coś zaniosę. Jak my sobie teraz bez niego prowadzimy? Parafia bez proboszcza. A jak to bez proboszcza? Jak bez proboszcza? A ksiądz to co? Nie ksiądz! A to tyle, co trzeba i do kiedy trzeba. Da radę sam za proboszcza robić. Ja nie wiem, jak sobie poradzimy. Zwłaszcza teraz, w tych trudnych czasach. A teraz, księże wikary, teraz ksiądz nam jest bardzo potrzebny. O co chodzi? Co się dzieje? Bo jest Felix Bierski. No, już się kąpię. Idę za nimi. Ani mi się waż. Boże, ojciec dopiero z wojny wrócił, a to takie nieszczęście. Naszego fryzjera zabrali? Koniec świata. Mało to im zakładników? On proprysis. Takiego mokrego właśnie zabrali. Codziennie kogoś biorą. Oni mają jakieś listy, czy jak? No, urzędników, braci kurkowych, powstańców, harcerzy. To chyba nie przypadek. Szela! Tobie kogo zabrali? Mojego tata. Ledwo zdążył wrócić do śmigła. Przed nie zdążył się wykąpać. Oh, man.
dzień dobry. Jak dobrze, że pana spotkałam. Dzień dobry. Co się stało? Poradzić się chciałam. Słyszał pan? Wczoraj mi Tomszkowie u Nagneru pożar zniecił. Spaliła się stodoła. Słyszałem. I jeszcze Pela zabrali. Ojej. Taką kartkę dostałam. Napisał do mnie na kopercie, bo pewnie nic innego nie było. Proszę o różaniec i koc i chusteczkę z pozdrowieniem Felu. Przygotowałam co trzeba i podałam, ale martwię się teraz, bo mówią, że Niemcy zabili i teraz jeszcze ten pożar. Herschel jakoś szybko na miejscu pożaru się znalazł. Może to była jakaś prowokacja albo pretekstu szukają. Prowokacja? Myśli pan? Mam nadzieję, że jakąś karę na miasto nałożą albo kontrybucję. Myślę. Herschel nie bez powodu burmistrzem został. Teraz to dopiero widać, jaki to człowiek. Hitlerowiec jeden. Ignacy, miałeś do kościoła jechać? Już jadę. Muszę pieniądze dla pracowników przywieźć. Będę wieczorem. Dziękuję, panie Ignacy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Boś, coś się stało? Ach, wczoraj Fela zabrali. Hazia w zakładzie. Martwię się. Napisał do mnie, że potrzebuje koca i chusteczek i różańca. Wszystko podałam, ale wiesz, teraz to podpalenie i mówią, że Niemca zabili. Martwię się cały czas. Słyszałam. Ale to taka dzielna, przecież jesteś nie jedna w powstaniu widziałaś. Wiesz, ja dziwię się, że to nie po mnie przyszli i nie zabrali mnie zamiast niego. Dobry. A, dzień dobry, dzień dobry. Tyle wojska. Po co oni przyjechali? To szkopskie. Od razu poznałem. Cicho. Ty nie mów tak głośno, że ktoś usłyszy, doniesie. No właśnie, lepiej byś do sklepu skoczył, może jeszcze świeży chleb dostaniesz, tylko uważaj, bo coś się szykuje. No, wracaj szybko. Wiesz, a prawie dopiero wrócił z wojny, zmarnowany, tak? I teraz takie nieszczęście znowu. Codziennie się modlę, żeby nikomu z nas nic się nie stało. I o siłę. Gdyby jednak... A niech będzie pochwalony. A niech będzie pochwalony, Anielcze. Antoś, co się tam dzieje? A już tak od godziny dyskutują, przyjechali jacyś nowi Niemcy, nasi Niemcy, pół Wehrmachtu tam przyjechało, a kłócą się w tym wszystkim. Niemiec z Niemcem się kłóci, a nie może być. Zmyślasz i tyle. Ja zmyślam? Ja zmyślam? Anielcia, czy ja ciebie kiedyś okłamałem? Ty zobacz, zobacz w tej knajpie, co się dzieje, ile tam Wehrmachtu siedzi. Jakby tu front śmiglu był. A żeby im to piwsko na nerki, Nieczko, na wieki. Chłopcy, a wy co tutaj? Do domu. Do domu. To nie czas na łajzy po mieście. Jakby wojny nie było. Na ja, alles klar, Herr Obersturmbannführer. Ja, natürlich. 8 Menschen aus Schmigel. Nach der Festgestelltenliste. Jawohl! Heila! Słyszałaś? Jaka lista? A mało to im jeszcze naszych. Proboszcz, burmistrze, lekarz, a nawet fryzjer. A jeszcze za chwilę to tu nikogo nie będzie w tym mieście. Będzie, nie będzie... Co ty opowiadasz? Lista. No, 8 aresztowali, 8 muszą zwolnić. Muszą mieć listę, żeby zwolnić. Po próżnicy gadasz, panikę siejesz. Ja po próżnicy? Tak. A ci w hełmach to tylko na piwo tu przyjechali, tak? Tak, na piwo. Widocznie na piwo przyjechali. A z Bogiem? A z Bogiem. Dzień dobry, panie Antoni. Dzień dobry, panie burmistrzowie. Dzień dobry, panie Antoni. Czy pan nie wie, gdzie zabrali zakładników co do roboty? Bo dla męża sweter mam noce takie chłodne. A chłodne rano, jak ich prowadzili, faktycznie chłodno było. Myślę, że pola do Koszanowa, tam na Koszanowie chyba dzisiaj a pracować. Co tu się dzieje? Co jest? Chęszne obraduje od samego rana. Pół wojska siedzi
knajpie, nie wiem. Felszer chodzi po mieście, jakby już było tylko jego. Tylko niemieckie. Ale niedoczekanie, niech tylko naszych wypuszczą. A no niedoczekanie. Niedoczekanie. Idźmy do Kaszonowa, zanieśmy transfer. Do widzenia, burmistrzu, proszę pozdrowić. Co mnie ciągniesz? Źle powiedziałam. Przecież to nasz pan Antoni. Mało to razy nam pomagał. Ale to było kiedyś. Kiedyś, kiedyś. Przed wojną chciałaś powiedzieć. Nie można się bać każdego. Chodź, takie czasy, że lepiej za dużo nie wyrzał. Ignacy, dokąd idziesz? Zaraz wrócę. Wołał mnie żandarm, który tu był z jakimś cywilem. Ja, Dipole, Dipole. Hal, stało! Hal, NDO! NDO! Kąd mi to on? Raus! Hal! Ein Ausweis! Papieren! Papieren? Co jest, panowie? Michał jest to! No, nowa kosma! Raus! 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 Na tym mieszka, panowie, nie! Raus! Pominus! Jak tam ziemniaki obrodził się, panie Bok? Oj, dobrze, bardzo dobrze. Dziękuję, do widzenia! Do widzenia! Do widzenia. Stanisław Bok? Tak, to ja. Du gehst mit uns. A po co mam iść? Um etwas zu erklären. Ale jakiej sprawy? Raus! Bok nic nie zrobił! Zostawcie go, mamy 8 dzieci! Raus! Raus! Tato! Mamo! Nie mogą tak zabrać taty. Przecież on nic nie zrobił. Mogą, mogą, dziecko. Oni teraz wszystko mogą. Może to o ten pożar chodzi. Przecież tata na pewno zaraz wróci. Pomagał go gasić razem z innymi strażakami. Tak, tak. Przecież tym Langnerom pomagał. Pewnie to o to chodzi. Chociaż pamiętasz kamieniarza? Ten strażak z niecą szkoły? No tak, no tak. Aresztowali go jeszcze w trakcie gaszenia ognia. Boże, może to o to chodzi, żeby oni tylko nikomu nic nie zrobili. Emilka, pospieszmy się z tym kopcowaniem. Zaraz się ciemno zrobi. Jak ojciec wróci, to my już skończymy. Jest tam jest ksiądz proboszcz i Boże, co teraz będzie?
i pomóż i bracia Kunkowi, i burmistrzowi, i strażacy od popołudnia ich aresztują. A żeby ich najgorsza zaraza nie ominęła, a naszych najlepszych chcą pozabijać! No ja, no. Kiedy polnisze szwajne? Módlmy się, kochani, módlmy się. Pod twoją ogrodę ciekawi się święta Boża. Potrzebuję, muszę iść! Już za późno. Teraz żywi będą księdza. Proboszcza potrzebować. Módlmy się, drodzy bracia, za naszych braci, którzy wczoraj wieczorem na dół odeszli do wieczności. Tego słyszeliśmy wczoraj strzał. Zamordowali ich mordercy, a nie wojsko. Módlmy się także za duszę księdza proboszcza, oby go Bóg do światłości świętych przyjąć raczył. Amen. Co się stało? To nie słyszała pani? Wczoraj na rynku zakładników zastrzelili. Zakładników? Tak, wczoraj na rynku strzelali. Widziałam. Niemcy Polaków wyciągali z domu. Chodzili, śmiali się, brawo bili. Mordercy! Wie pani, kogo zabili? Jednym z zakładników był mój ojciec, Stanisław Bok. Pan Stanisław? Strażak. Tak, wczoraj go zabrali. Wczoraj? Tak, wczoraj. Dziecko. Widziała go pani? Żyje? Dziecko, idź do domu.
Matce powiedz, tu wdową została. Nie ona jedyna. Idź. Idź do domu. Weź torebkę. Boże, panie Józefie, niech pan powie naszemu księdzu, że ksiądz proboszcz żyje. Skąd to pani wie? Wiemy, że kazali mu zmywać krew z chodnika. Żyje na pewno. Mój mąż też. Dzięki Bogu, to się nasz wikary ucieszy. Proszę księdza, nasz proboszcz żyje. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Nikt nie jest w stanie zrozumieć tego barbarzyństwa. Tego mordu, tego pogrzebania na żydowskim cmentarzu. Bez najbliższych. Chcę pójść, choć świeczkę zapalić. A pani to lepiej niech do dzieci idzie. Tylko, ale dlaczego? Tylko nie na rynek. Dlaczego tak się stało? Cały czas go widzę. Pani myślę, że zaraz wrócił. Dziękuję, że ksiądz przyszedł. Ciągle nie możemy dojść do siebie. Ciągle mi się wydaje, że będą strzelać. I wciąż są zakładnikami. Mój Władek, pan Maksymilian i ksiądz proboszcz. I po co my wracaliśmy? Bo trzeba syna w Luboniu zostać. A potem może do Warszawy, tam przeczekać, może się uspokoi. Pani Weroniko, przecież nie było takiej możliwości, sama pani wie. Jak nie ostrzał, to brak benzyny. Ani pani mąż, ani ktokolwiek inny, nikt na to nie mógł poradzić. Proszę księdza, jak my się mamy nie zadręczać? Co mamy robić? Co ksiądz radzi? Nie wiem. Sam już nie wiem. Nie wiem, z kim mam chodzić i rozmawiać. Wczoraj nawet mnie Hentschel do ratusza zawezwał. O mój Boże, księdza? Księdza do ratusza na zakładnika? Na całe szczęście kazał mi tylko zegar na wieży ratuszowej naprawić, ale idąc do ratusza byłem przygotowany na wszystko. Miał ksiądz szczęście. Ja już nie wiem, co robić. My 5 dzieci mamy. A myślisz, że to kogoś obchodzi? Mamy oszczędności. Pani może Weroniko, by męża wykupić? Pani Weroniko, a nawet gdyby była taka możliwość, to sądzi pani, że on by zostawił ich wszystkich, tych, których nie można wykupić? Nie wiem już, co mam robić. Może pójdę do Borownicy, do Cezara. To dobry Niemiec. Zna nas sprzed lat. Może pomoże, może interweniuje. Musiałam się przyjechać, żeby pokazać ci to. Co to jest? Szmigiel, 30 września, godzina 9 wieczór. Obwieszczenie. Mam polecenie ludności miasta Szmigiel i okolic podać do wiadomości, że sąd doraźny Policji Bezpieczeństwa Pozen, który w Szmigiel w sobotę dnia 30 września 1939 roku w Urzędzie Burmistrzowskim obradował, uchwalił, co następuje. W nocy z dnia 29 na 30 w Nicze koło Szmigiel bestiarsko zamordowany został w swej służbie jako odwet za to. Jaki odwet? Mordercy jedni! 16 polskich zakładników publicznie doraźnie rozstrzelanych. Tego samego dnia, jeszcze około godziny 7.25 zostali wpierw
Następujące 8 Polaków na rynku w Szmigiel rozstrzelanych. Stąd Tomasz. Gdzieś na Drogomierz, Krzyżowski, Zbierski, Dobrowski, Janicki, Cimer, Bok, Hańczyk, Mało do nieszczęścia, żeby się rozstrzelać. Heinrich, Heinrich Henschel. Chodźmy do domu, może się czegoś dowiemy. Ja się pożegnam z Panem Bogiem. Z Bogiem. Prosto, prosto, żeby to krzywo nie było. I od góry. Panie, później ja to przed kęszelem będę sam musiał poprawiać. A dzień dobry, panie Antoni. A co tu się dzieje? Co pan tak krzyczysz? Moje uszanowanie, pani Modlińska. Żyłeczka. Co ja krzyczę? Ledwie żywy jestem. Zobacz pani, w naszej tablicy Szmigiel już nie ma. Szmigiel? Znam trochę ten niemiecki, ale tego to... Przez usta mi to nie przechodzi. Co też pan mówi, panie Antoni? Co to się dzieje? Ja na łące byłam, ziółka nazbierałam. Wstąpi pan do mnie na parze ziółek. Na pewno panu przejdzie. Pani Franciszko, pani ziółka to... Każdego do zdrowia przywrócę, a wstąpię dziś. Wieczorem, póki jeszcze mogę, wstąpię. Dobrze, panie Antoni, to ja już lecę. Z Bogiem. Dobrze, panie majster? Dobrze, wracamy. Kazali, to przywieszam. Myślałem, że miasta... Kolega taki, co tam, panie Antoni? Wojna jest. Wojna jest. Ale to też akurat mnie trzeba te polskie tablice ściągać, te niemieckie przywieszać. Ja wiem, wolny jest. Kęszę teraz burmistrza. Co mnie spotkało? A ksiądz w tykankach? Spacerek. No. Nie no, ksiądz jeszcze zakładnikiem, ksiądz proboszcz jest, w związku z tym niosę mu podwieczorek, gospodyni przygotowała. A wie pan, co tam im do jedzenia dają? Nie wiem, ale wiem, że w sklepach to pustki mamy. Ciężko cokolwiek kupić. Witam księdza. Już nic się nie da zrobić. Mąż mówi, że może ich jeszcze zwolnią z aresztu, ale nie, to... Zrobiła pani wszystko, co mogła. Trzeba mieć nadzieję. Tak, ja jeszcze mam nadzieję. A one już, proszę księdza, nadziei nie mają. Pani Zbierska, pani Basiu! Szczęść Boże, księdzu. Szczęść Boże. Za mszę ci mam podziękować, zawsze to jakaś pociecha. Nie ma za co dziękować. To mój obowiązek. Co u pani? Jak dzieci? Jakoś żyjemy. Zakład działa. Kazio do zawodu przyuczony. Pracuje. Na chleb wystarcza. Dzielna z pani kobieta. Dziękuję, ale co noc go widzę. W oczach go... Mam go w oczach. Ja w dzień czekam. Ciągle czekam, aż wróci. Trzeba mieć nadzieję. Myślę, proszę księdza, że oni tych zakładników to tak po próżnicy nie wzięli. Pan myśli? Ano myślę, proszę księdza, myślę. Ja wiem, ja tu tylko majster jestem, ale też i prosty człowiek. I powiem, kiedy to wieszam, to sobie tak myślę, że tu... Tu już nie Polska. Tu mają być Niemcy. Z Bogiem.
Bo jest jak u Firlej. Nie wiem, mówiłam, że nie wiem. Nie wiem, przysięga, ty nie ma! Zostawcie je, one nic nie jedzą. Bye, bye, tak. Filej! To przy pana początku wojny, nie widzieliśmy go od dawna! Co robicie? Erin jest tutaj, pan? On! Matka nie wie, gdzie jest ojciec, nic na nic nas nie wie! Tu gejs meduns! Sztabny spadek! Nie! On nic nie wie! Bronisław Modliński? Nein, ich bin Bolesław Modliński. Arbeit, schneller! Wo ist dein Bruder? Er ist im Wiedrowo. Der Bruder ist beim Schmidt Bednarczyk. A wieso? Bolek, kto to był? Niemcy. Przyszli po Bronkę. Bronka? O mój Boże. W niego na zakładnika chcieli wziąć. No i powiedziałem, że jest u Kowala. Może co raz robiłem. Synku, może o coś innego chodziło. Może coś z gospodarstwem. Chodź. Dzieci. Nie, będę na ciebie w domu czekać. Nie, uciekaj natychmiast! Józek, jesteś tam? Jestem. Jak się czujesz? Jak sobie radzicie? Słuchaj, na szczęście dobrze. U nas wszystko w porządku. Masz, proszę, przyniosę ci coś do jedzenia. Łap. A powiedz mi, jak tam u was? Wiadomo? Mówili coś, kiedy was wypuszczam? Nie myśl o mnie, tylko o sobie. Raz umrzeć przecież kiedyś trzeba. Przestań, nie mów mi o śmierci. My tu dziecko w drodze mamy. Gdyby tak się stało, to pamiętaj, że za świętą sprawę życie oddałem. I jeszcze na końcu krzyknę. Niech żyje Polska. No, uśmiechnij się. Oj, to takie trudne. Matko Boska. Dzień dobry. Dobry. Dobrze, widziałem, że pani rozmawia z mężem. Tutaj trzymają zakładników. Tak, rozmawiałam z nim przed chwilą. A pan? Też tutaj pan kogoś ma? Był pan u kogoś z jedzeniem? Tak, tam jest mój syn. A aresztowali go zamiast mnie. Ale jak to zamiast pana? No, zamiast mnie aresztowali Janka. Ukrywałem się, a teraz on tam jest i... Muszę iść, muszę coś zrobić. Może go puszczą. Ale oni aresztują i pana, i syna. Im nie wolno wierzyć. Oni nas nienawidzą. Janek jest taki młody. Całe życie ma przed sobą. Może go wymienią na mnie. O Boże.
O Boże, pan jest... No, jestem ojcem. To tutaj? Na pewno chcesz tam iść? Tak, tutaj. Frania, rozmawialiśmy już o tym. Jakubie, ja cię proszę. Wiem, że to nasz syn, ale może uda się coś zrobić, wykupić go. Ale nikomu jeszcze nie udało się tutaj kogoś wykupić. Janek jest taki młody. Może go wymienią na mnie. Masz rację. Będę się modliła za was obu, żeby was wypuścili. Pójdę już. Poczekam. Choćby mi pół roku tym ostre. My Ramsen z mamą będziemy poczekać. Z Bogiem. Z Bogiem. Ich bin Jakub Firley. Ah, Jakub Firley, komm. Janek! Angeklagt. Dazu noch Schaden gegen die Deutschen. Unrecht, ich habe nicht Deutschen nie geschickt. Loge nicht. Du hast gegen sie einen euren Aufstand gekämpft. Doppelstrafe. Du bist erschossen. Raus! Raus! Du hast Nitschak es gemacht. Raus! Raus, raus. Die polnische Bürgermeister Bioch. Kein Bürgermeister mehr. Wegen Schaden gegen die Deutschen und der Kampf im Jahre 1918 angeklagt wegen Mitgliedschaft bei Sokół und Schutzgemälde. Pracowałem dla Polski. Todesstrafe durch Erschießen. Die Strafe. Co to za sort? To takie są niemieckie porządki. Daję! Gdzie wody? Gdzie obrońca? A mówię księdzu, że coś się stanie. A wojsko przyjechało i ludzie mówili, że znowu w nocy ludzi z domów zabierali. Może naszych znowu będą ostrzeliwać. Niby wojna się skończyła, ale czemu cały czas ich wierzą? A ty nie kracz, Józek. Wszyscy wiemy, że wciąż nowych aresztują. Może to po mnie. Jak tak było, to proszę mamę i siostrę powiadomić, ale nie tak od razu. Pójdę i otworzę. Bekannmachung. Heute werden die Feinde von dem Dritten Reich auf dem Markt erschossen. Die Polen werden durch das Gericht verurteilt. Warten Sie auf den Anruf. A tam to nasz ksiądz, po co wam? Nach dem Anruf gehen die Verurteilten zur Beichte. Warten Sie hier. Panie Aniepciu, panią też mają zamknąć? Po co gębę otwierać? A bo mnie te Hitler syny, a teraz to już nieważne. Tak, to już teraz jest nieważne. Najgorsze jest to, że znowu ludzi będą mordować. Ale że naszego księdza poszło na ostatnią spowiedź, to co? Co naszego pobożna zabić? Nie wiem, panie Józefie. Sam już nic nie wiem. Pójdę po stół, będzie potrzebna. Thank you.
magistracie. W magistracie to też swój sąd urządzili. Biorą tam każdego. A pod apteką worki z piaskiem stoją. Wiecie po co? Wiem, pani Weroniko. Kazali mi wziąć stułę, że mam iść ich spowiadać. Ja już traciłam nadzieję. Robiłam co mogłam. Wszystko. Chodziłam, prosiłam. Teraz to tylko księdza modlitwę. Pójdę do Marty, ona sama z dziećmi została. Dobrze, pójdę razem z panią. Dziękuję. Warta! Chcę się zobaczyć ze swoją żoną! Siadaj. I tak ci nie posłuchali. Kara śmierci za antyniemiecką podstawę i za to, że byłem sołtysem. Wszyscy za to samo. Dobrze, zdążyłem się z żoną pożegnać, ale naszego drugiego dziecka już nie zobaczę. Ja moim kazałem uciekać do Lubiechowa. Rodzina pomoże. Masz jeszcze papier? Mam, dwie kartki mi zostały. Dam panu głowę. Te też bym napisał do żony, żeby zostawić moje pożegnanie. Dziękuję. Nie wstydź się, łez. Młody jeszcze jesteś. Ja nic, tylko matki mi żal. Myśli pan, że dadzą nam księdza? Masz jeszcze papier? To już ostatnia. Muszę też opisać. Tylko jak te listy podać? Zostaw w ubraniu. Może rzeczy rodzinom oddadzą, to i kartki od nas znajdą. Bracia, przychodzę do was z posługą. Żałujcie za grzechy. Udzielę wam absolucji generalnej. Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech wam udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam wam grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Kiedy spotkam się z moją żoną, proszę jej powiedzieć, że do końca będę o niej myślał. I o dzieciach. O dzieciach też. Ksiądz powie mojej żonie, że dobrze zrobiłem. I Jankowi, że nie żałuję. I mnie dobrze wspominają. Proszę. Ende. Alba! Alba! Eine schöne Tag heute. Da ist noch eine Liste. Diese Auftrag bitte ausführen. Heidler! Come on!
jestem niemieckim lekarzem i proszę o uwolnijcie naszego lekarza. Jest nam bardzo potrzebny. Proszę. Go! Go! Ale gdzie mam iść? Raus! Szef! Proszę księdza! Proszę księdza! Naszych już wprowadzają! Chryste Panie, nie zawołali mnie! Gdyby nie ojciec, też bym tam był. Wiesz, że zgłosił się, żeby mnie ocalić? Po co on to zrobił? No po co? Głupiś, to był twój ojciec. Dziękuj Bogu, że taki był. Matką się zajmij, siostrami. Dobrze, że mama nie musiała tego oglądać. Tyle lat byli małżeństwem. Nie mogę w to uwierzyć. Oni ich po prostu zabili, za nic. Tak, za nic. Ludzie mówią, że wywożą ich na cmentarz żydowski. No ale dlaczego oni ich zabili? No dlaczego? No bo byli Polakami. Przyjdź po rzeczy. No, Szymański, mój syn.
Tak, pani Szymańska to... to jego płaszcz. Ale proszę najpierw podpisać tutaj... proszę mi podpisać tutaj listę. Proszę podpisać listę. Dziękujemy panu. Mamo, to przecież płaszcz Leona, poznajesz? Tak, to płaszcz Leona. Dziękujemy panu, bardzo dziękujemy za wszystko. Weź! Pani Ławniczak. Dzień dobry. Mam... Rzecz męża przyszło. Tak, mam te rzeczy tutaj uszykowane dla męża. Gregor, come here! Ja ich komę. Proszę, tu mąż napisał, co panu należało dać. On jest... On był zawsze taki dokładny, akuratny. Rękawiczki, pani Ład, niczakowej. Nawet teraz o tym pomyślam. Mąż to był bardzo dobry człowiek, proszę pani. Tak. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Dobrze by się z nim pracował zawsze. Pani Wojtek Koczek, płaszcz. Płaszcz jeszcze raz. Bez... Dziękuję pani. No i byłoby prawie wszystko. Myślę, że... Pani Ławniczakowa tak samo pożąda jak mąż naczelnik. Drutkowskiemu płaszcz zapewne odda. No i ten kożuch Wojciechowskiego. Co tu zrobić? Nie wiem, żona w Obiechowie. No ale oddać trzeba to. Jednak pamiątka trzeba oddać. Wcale nie zabili. No bo przecież... Tak, to taty ubranie. Jakiś człowiek ze Śmigla przywiózł. Ale na pewno... Powiedział, że był przy jego śmierci. Na pewno to widział? Na pewno. Mama, zobacz, to od taty, dla nas. Pisał, kiedy go zabili. Nie, przeczytaj, ja nie mogę teraz. Ostatnie słow z celi więziennej, gdzie oczekuję na śmierć. Droga żoneczko, dziateczki, bracia, siostry oraz wszyscy znajomi. Zostańcie z Bogiem, żoneczko kochająca. Wychowuj dziadki na prawdziwych katolików. Opowiedz ją o ojcu, a twoim mężu. Módlcie się za mnie. Żegnam was, kochana żonko i dziadki moje, i błogosławię was. Zostańcie z Bogiem, twój mąż i ojciec. Stasiu Wojciechowski, 23 października 1939. Grób już wykopałem. O ile ktoś tę kartkę odnajdzie, to proszę oddać żonie. Jest w Lubiechowie, Wojciechowski. A jak ten czas szybko leci. Dopiero co procesja na Wszystkich Świętych skończyła się, a to za chwilę Adwent będzie. Tylko te wdowy, matki i sieroty ciągle mam przed oczami. Co to za Wszystkich Świętych było? Chęć, ale lepiej jest na procesję dał, ale już... Na cmentarz żydowski, chociaż świeczkę zapaliśmy, to nie można było iść. A i bez tego nikt o naszych biednych, pomordowanych nie zapomniał. A co to?
waszego księdza przyjechali. Zum Priester! Rufin! A zaraz zawołam! A co się stało? A może ja pomogę? Herr Hauptmann, warten Sie! Józek, idź po księdza Milana, a ja tutaj zostanę. Ksiądz już idzie. Panowie do mnie. Proszę bardzo. Nie mogę tego zrobić. Iś kata z tych machem. Was ist Geister? Geht es los? Ist keiner Bestellung. Ordnung. Muss man? Ich mache das nicht. Auf keinen Fall. Może księdza pobili? Nic nie słychać. Proszę księdza, wszystko w porządku? Coś księdzu podać? Panie Jerzyciu, czy pani powariowała z walkiem na Wehrmacht? No prawda się przestraszy i tak dobrze wychowałaś. A dajcie mi już spokój. Myślałam, że po księdza przyszli. Co te cholerniki tym razem chciały? W każdej parafii ksiądz ma codziennie dawać listę 10 zakładników. Co? Ksiądz ma to robić? Po co? Tak ja. Jeśli jakiemuś Niemcowi coś się stanie, to sami wiecie. Nie umiem sobie z tym poradzić. Jakże to tak? Nie potrafię sobie z tym poradzić. Pierwszą listę musimy przygotować jeszcze dziś. Panie Józefie, niech pan przyniesie księgi. Będę wybierał ulicami po dwóch. Codziennie 5 ulic. Józef Sieradzki, pan pisze. Tomasz Adamski. Proszę księdza, on ma 5 dzieci i chorą żonę. Jak coś, nie poradzę sobie bez niego. Proszę go wykreślić, dobrze? Piotr Żółtawski. Władysław Kłosiak. Jeszcze 7. Teodor Pawlak. Nie. Proszę go wykreślić, nie zapisuj. Kazimierz Spierski? Nie. Niedawno ojca stracił. Wykreślić. Dobrze, to skarżam, skreślę. Do Spierska jak pływa chodzi.
znowu się awanturowali. A może herbaty zrobię? Jeszcze trochę zostało. Jeśli prawdziwej, to poproszę. Dobrze. Nic już nie można. Ani mszy świętej codziennie, dobrze, że chociaż w niedzielę odprawić mogę. I te listy. A ja wiem, że ciężko księdzu takie brzemię nosić. Wiem. Panie Anielciu, jest bardzo ciężko. Kiedy sporządzam te listy, ja mam świadomość, że każdy z nich jest ojcem, mężem, ma swoją żonę, jest bratem. Ciężko mi z tym, kiedy te listy sporządzam. Wójta, otworzę. O, proszę księdza, a co tu mam? O, mięso, świetnie, a skąd też to pani ma? A Kowalska z Maniewską przyniosły. Jakże to miło z ich strony, tak trudno w dzisiejszych czasach o coś do jedzenia. Podzieliły się, to bardzo miło. Pożegnała mnie, proszę księdza, a tak szybko wyszły, że o łapówce zapomniały. Mięso, łapówką, co też pani opowiada? Łapówką, łapówką. Proszę księdza, one chciały, żeby ksiądz wykreślił ich mężów z listy zakładników. O, dobrze pani zrobiła. Przecież tłumaczyłem tyle razy na mszy świętej na kazaniu. No bo to jedna z drugą zrozumieją? No, każdy chce zadbać o swoją rodzinę tak, jak potrafi. Czy może cię przyjść do kancelarii? Spokojnie, że przyjechał. Tak, oczywiście. Panie Józefie, proszę to zanieść. Pani Anielcia panu powie, dokąd i dlaczego. A weź pan to mięso i zanieś Kowalskiej. Wiesz tej, co przy rynku mieszka. Odnieś? Tak. Idź już, tylko się pospiesz, bo za godzinę jest godzina policyjna. Idę. A na obiad chyba co będzie? A co ma być? Kluski z kapustą. Znowu. Rzek. Szczęść Boże, księże Milanie. Ja po tę listę zakładników. Ale myślę, że to chyba ostatni raz. Teraz szkopy sami będą sobie podobno ją robić. Panie Antoni, przyniósł pan dobre wiadomości. To był dla mnie bardzo przykry obowiązek. Wierzę. Opowiadał mi w magistracie Marcinowski, jakie to tragedie po domach były, kiedy te listy roznosił i te wezwania. Na początku strasznie. Lament, płacz. A teraz to już trochę jak ludzie się przyzwyczaili, ale też nie jest łatwo. Obyśmy już nigdy na rynku strzałów nie słyszeli. O to się modlę. A słyszał ksiądz podobno po tych ostatnich deszczach na właśnie cmentarzu żydowskim, gdzie tych naszych pochowali. Ubrania widać z grobów, tak woda wypłukała. O, panie Antoni, to plotki na pewno. Gdyby tak było, już dawno by coś z tym zrobili. Niemcy? To nie ci sami Niemcy już. A słyszał ksiądz burmistrzowa Stachowiakowa nie wytrzymała tego wszystkiego. Podobno do rodziny do Warszawy wyjechała. Tak. Była się ze mną pożegnać. Trudno jej było tutaj. Nie wiem, co to będzie. Takiej wojny to chyba jeszcze nie było. Schneller! Stellen mi nur einen Koffer mit. Jedną walizkę, a pościele naczynia? 20 minuten. Weź jeszcze opłatę. A gdzie on jest? Na półce, w szafie jest.
Wszyscy dźwigamy krzyż Chrystusowy. Pamiętajcie, że i święta rodzina straciła dom. Uciekała przed Herodem aż do Egiptu. A dlaczego? Bo jeden szalony człowiek chciał wymordować niewinnych. Ale struchlała moc zła w świętą noc się zmieniła. Kiedy? Kiedy niemożliwe stało się możliwe. Narodziny dzieciątka to dowód na to, że nigdy nie zostaniemy sami, a każde zło, prędzej czy później, zostanie pokonane. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obłożony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, na granicę nie.